Dzień dobry wszystkim, witajcie bardzo serdecznie fani LEGO Ninjago w dzisiejszym odcinku. Tak jak sam tytuł wskazuje, czy to koniec LEGO Ninjago po sezonie 9? Nic bardzo jej mylnego. Zaraz śpieszę z odpowiedzią. Dzięki Wam za ocenę filmu. Mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę, kciuka w górę i napiszcie, co sądzicie o tym, czy sezon LEGO Ninjago 9 będzie ostatnim. Tommy Anderson, jeden z współtwórców LEGO Ninjago serialu. Zobaczcie, tutaj macie przed sobą, jak widzicie, przed sobą mamy na obrazku jego Twitter i on tutaj napisał. Napisaliście mi też na Facebooku, że słuchaj Brod, Tommy Anderson napisał, że sezon 9 jest ostatnim sezonem. No to ja patrzę, śpieszę się zobaczyć, co tam jest napisane. No i on tu napisał, has ended in the final draft of the final episode of Ninjago Season 9. Brothers Hangman, czyli to jest Twitter braci Hangman, czyli tych twórców LEGO Ninjago, między innymi. Co oni tu? Pretty, pretty good. Tu jakieś rzeczy sobie dodają, ale on tutaj napisał, że twórcy LEGO Ninjago skończyli właśnie finałowy odcinek. To nie chodzi o to, że sezon LEGO Ninjago skończy się na 9 sezonie, że LEGO Ninjago po prostu skończy się na 9 sezonie. Nie. On tutaj napisał i tak myślę, że trzeba to rozumieć, że bracia Hangman po prostu zakończyli już pracę nad sezonem 9. Po prostu on już jest gotowy, czy tam będzie jeszcze pewnie jakoś dopieszczany, dopracowywany, ale już ostatni odcinek tego sezonu, finałowy, został zakończony, prawda? Tam pewnie głosy zostały do niego nagrane, może jakiś scenariusz dopiero, ale po prostu jest już gotowy ten ostatni, cały sezon 9 jest gotowy, teraz będą pewne poprawki i pewnie w przyszłym roku już będzie on dostępny w Cartoon Network do oglądania, oczywiście tym zagranicznym, anglojęzycznym. Więc tak moim zdaniem trzeba to rozumieć, więc nie martwcie się. Uważam, że sezony LEGO Ninjago jeszcze będą kontynuowane, jeszcze prawdopodobnie do 13 sezonu będzie kontynuowane LEGO Ninjago. Oczywiście, bo tak mówili, prawda, w San Diego, na Comic-Conie. Natomiast tutaj też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli LEGO Ninjago nie będzie popularne, no to tych sezonów nie będzie, chociaż wątpię, żeby tak się, pewnie za kilkanaście lat tak się stanie, no znudzi się po prostu ludziom ta LEGO Ninjago, ale obecnie myślę, że kilka lat możemy spać spokojnie i nowe sezony jak najbardziej powstaną. Mam nadzieję, że Was uspokoiłem, dzięki Wam za uwagę, no i co? Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.